Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest Grenisted i dzisiaj zajmie się pistoletem maszynowym, który w części kampanii będzie wam dość długo towarzyszył i raczej go będziecie wykorzystywać, a nie jego drugą wersję, czyli PPS-42, czyli pierwsza wersja słynnego PPS-43. 42 jest słabiej rozpoznawalny niż 43, z czego 43 jest, że tak powiem, no na części forów ubóstwiany. Nie do końca wiem dlaczego, ale i tak to niestety wygląda, albo stety wygląda. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że tutaj nie chodziło o jakąś innowację, jeśli chodzi właśnie o pistolety maszynowe, tylko o koszty produkcji, bo ten pistolet jest dużo, dużo tańszy niż Pepesza. I warto tutaj nadmienić, że w Związku Radzieckim i w Rosji jest tak samo. Jeśli chodzi o wybór sprzętu, to wygląda to mniej więcej tak, że jak się ogłosi konkurs, to raczej w tym konkursie wygrywa konstrukcja, która jest najprostsza i najtańsza w produkcji. I tu mamy dokładnie identyczną sytuację, dlatego że w stosunku do PPS-y, to PPS używa mniej materiałów o 50% i również szybciej się go produkuje, bo wyprodukowanie PPS-y zajmowało 7,3 godziny, natomiast PPS-a 2,7 godziny, czyli no znaczna oszczędność czasu i materiałów. W Związku Radzieckim można by powiedzieć, że wszystko się oszczędzało, bo wszystkiego nie było, więc trzeba było oszczędzać wszystko. Więc jak najbardziej ta broń była pod tym względem innowacyjna, że była no bardzo, bardzo prosta. Twórcą tej broni jest Aleksiej Sudajew, on właśnie tą broń opracował. PPS to jest skrót od pistolet pulemiot Sudajewa. 42 no to jest moment wprowadzenia do służby produkcji. Różnice pomiędzy tymi brońmi są identyczne, choćby szybkostrzelność czy też prędkość początkowa pocisku są identyczne. To jest w przypadku prędkości początkowej pocisków 500 m na sekundę, szybkostrzelności 550 strzałów na minutę. Są one zasilane z 35 nabojowych magazynków i warto tu również nadmienić, że ta broń strzała nabojem 7,62 na 25 mm TT. Różnice pomiędzy 42 i 43 wcale takie duże nie były. Przede wszystkim mamy tutaj dłuższą lufę, a osłona tej lufy jest oddzielna od komory zamkowej w przypadku 42. Waga 42 to jest 2,95 kg, natomiast 43 waży 3,4 kg. Co do długości lufy, to w przypadku 42 mamy 273 mm, natomiast w przypadku 43 mamy 255 mm, więc różnice są nieduże i właściwie no można powiedzieć, że w grze Enlisted jakiejś specjalnej różnicy nie uświadczycie i z tego powodu raczej się tej broni nie wymienia. Pod tym kątem, że no właściwie 42 w grze Enlisted jest bardzo popularna i wiele osób ją używa, po prostu nie ma za bardzo sensu wymieniania tej broni na 43, więc mi się wydaje, to warto wziąć pod uwagę, że wielu graczy po prostu zostanie przy 42 i jeśli nie pojawią się radykalne zmiany w tam balansie broni, no to nie za bardzo mi się wydaje, gracze będą wymieniali celowo na 43. Jeśli się będzie trafiała okazja, no to tak, ale jeśli nie będzie takiej potrzeby, to raczej nie będą marnować rozkazów. Warto tu również dodać, że PPS-42 to jest taka seria próbna, seria testowa, która miała sprawdzić, czy ten pistolet się w ogóle opłaca produkować. Próby prototypu tej broni trwały dość krótko, bo zaledwie od 26 kwietnia do 12 maja 1942 roku i mała skala produkcji była prowadzona już podczas oblężenia Leningradu. Natomiast masowa produkcja rusza w 1943 roku. Tej wersji, czyli 42, wyprodukowano 46 572 egzemplarze, czyli niespecjalnie dużo i w sumie w grze Enlisted znowu mamy lekkie przemieszczenie, no bo tutaj wygrała w Enlisted ekonomia gry, gdzie no po prostu nie opłaca się wymieniać czegoś, co jest praktycznie identyczne z czymś innym. I 43 jest raczej mało i no rzadko je spotykamy, natomiast 42 to jest podstawowy pistolet maszynowy i właściwie wszyscy na nim latają. I mi się wydaje, tak pozostanie, chyba że się ekonomia wywali do góry nogami, chociaż wątpię. No, zobaczymy, co tam jeszcze twórcy nam wymyślą ciekawego, no, ale mi się wydaje, jak najbardziej ta 42 się spisuje, ona 43 nie różni się bardzo, moim zdaniem jest nawet czasami, mi się wydaje, przyjemniejsza. Ale to może dlatego, że mam jej więcej, po prostu
bardziej, że tak powiem, no ta broń mi zapada w pamięć, a nie 43, którą mam w oddziale jedną i w drugim oddziale mam jedną, czyli mam dwie. Fajnie. I dlatego 43, no jeszcze trzeba będzie trochę poczekać na ten materiał o 43, bo niestety, ale jest jej po prostu bardzo, bardzo mało u mnie przynajmniej. Nie wiem, czy ktoś się na przykład tak przestawił całkowicie na 43, jadę wciąż na 42, które szkoda mi rozkazów, można inne bronie za rozkazy kupić, które po prostu faktycznie zwiększają nasze możliwości, a nie tylko są estetyczną zmianą. Więc jak najbardziej mi się wydaje, warto mimo wszystko tą broń posiadać, bo ona jest jak najbardziej przyjemna, jak najbardziej się sprawdza, ale to jakieś niesamowite cudo nie jest. Po prostu jest jak MP, mi się wydaje, 40, to jest taki koń roboczy, który naprawdę daje niezłe wyniki, aczkolwiek większość osób, no tak popatrzy na jego fajny pistolet i mi się wydaje, to jest dobra ocena tego pistoletu. Był to po prostu spoko pistolet, który sobie radził, a z racji na to, że ekonomia też odgrywa dużą rolę na wojnie, to po prostu on wygrał z innymi konstrukcjami, bo był po prostu tani. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o PPS-42, jak wam się ta broń podoba. Czy w grze niestety wybieracie właśnie 42, czy może właśnie 43? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!